Siemaneczko, ziomeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem oczywiście Croxy i w dzisiejszym odcinku chciałbym zaprezentować wam najpewniejszy sposób na zarobek na aktualnie trwającym majorze, który ma miejsce w Berlinie. Jeszcze na starcie konkurs na 20 zł Paysafe Card. Jedyne co trzeba zrobić to zasubskrybować kanał wraz z dzwoneczkiem, zostawić łapkę w górę pod filmem, napisać pomysł na kolejny odcinek w komentarzu oraz dołączyć do mojej grupy na Steam. Wyniki pojawią się jak tylko liczba osób subskrybujących mój kanał zwiększy się do 45%, więc zostawiajcie suby, a ja teraz zapraszam do oglądania. Jak dobrze wiecie, od ostatniego majora w Katowicach został wprowadzony Viewer Pass, który umożliwiał nam wzięcie udziału w wyzwaniu pikem oraz otrzymanie specjalnego żetonu w zależności od trafności naszych typów. Nie inaczej jest w aktualnie trwającym majorze w Berlinie. Jak dobrze wiemy, duża liczba osób interesująca się CS-em, która nie uczestniczyła w majorze w Berlinie, będzie chciała sprawić sobie taką przepustkę, żeby otrzymać żeton za StarLadder Berlin 2019, stąd ceny Viewer Passa na tle kilku miesięcy pójdą znacznie do góry. Jest to według mnie najpewniejszy sposób na zarobek na tym turnieju, gdyż nieważne ile będziecie trzymać tą przepustkę w ekwipunku, to i tak pójdzie ona do góry. Wiadomo, im dłużej ją podtrzymamy, tym cena na tle kilku lat może być naprawdę bardzo wysoka. W odcinku ze sposobu na zarobek na IM Katowice 2019, który miał miejsce na przestrzeni lutego i marca bieżącego roku, przedstawiłem wam inwestycję właśnie Viewer Passa, co jak się okazało było strzałem w dziesiątkę, gdyż cena Viewer Passa dochodziła nawet do 116 zł, a aktualna jego cena wynosi lekko ponad 75 zł, gdzie na promocji przepustkę mogliśmy dostać za około 22 zł, więc można zauważyć, że już na przestrzeni kilku miesięcy cena poszła do góry ponad trzykrotnie i nie inaczej będzie w przypadku Viewer Passa z aktualnie trwającego majora. Ja osobiście również zakupię sobie parę tych przepustek, jak tylko będą one w promocji, która będzie miała miejsce prawdopodobnie w ostatni dzień majora. No i co, ja już się będę z wami żegnał, dajcie znać, czy będziecie inwestować w przepustkę widza. Nie zapomnijcie o konkursie na początku. No i co, ja się z wami żegnam, do następnych odcinków, trzymajcie się i piona.